Co jest najbardziej zauważalnym wczesnym objawem choroby Alzheimera? Czy zastanawiałeś się kiedyś, jakie są pierwsze oznaki choroby Alzheimera? W dzisiejszym wideo omówimy najbardziej zauważalny wczesny objaw tej choroby i jakie kroki można podjąć, aby go rozpoznać. Zostań z nami, aby dowiedzieć się więcej. Część 1. Zrozumienie choroby Alzheimera. Choroba Alzheimera jest neurodegeneracyjną chorobą mózgu, która stopniowo prowadzi do utraty pamięci i innych funkcji poznawczych. Dotyka milionów ludzi na całym świecie, a jej objawy mogą pojawiać się stopniowo przez wiele lat. Wczesne rozpoznanie jest kluczowe, aby spowolnić postęp choroby i poprawić jakość życia pacjenta. Część 2. Najbardziej zauważalny wczesny objaw Najbardziej zauważalnym wczesnym objawem choroby Alzheimera jest utrata pamięci krótkotrwałej. Oznacza to, że osoba może mieć trudności z przypomnieniem sobie niedawnych wydarzeń, rozmów czy informacji, które dopiero co usłyszała. Mogą to być na przykład problemy z zapamiętywaniem imion nowych osób, miejsc, gdzie zostawiła klucze, czy co miała kupić w sklepie. Część 3. Jak rozpoznać utratę pamięci krótkotrwałej? Aby rozpoznać ten objaw, Warto zwrócić uwagę na kilka charakterystycznych sytuacji. Jeśli zauważysz, że Ty lub ktoś bliski często zapomina o niedawnych wydarzeniach, powtarza te same pytania lub ma trudności z wykonywaniem codziennych czynności, może to być sygnał do konsultacji z lekarzem. Regularne problemy z pamięcią, które zakłócają codzienne życie, są powodem do niepokoju. Część szczery. Co zrobić w przypadku podejrzenia Alzheimera? Jeśli podejrzewasz u siebie lub kogoś bliskiego wczesne objawy Alzheimera, ważne jest, aby jak najszybciej skonsultować się z lekarzem. Wczesna diagnoza może pomóc w planowaniu leczenia i wsparcia, które mogą poprawić jakość życia i spowolnić postęp choroby. Istnieją różne testy i badania, które mogą pomóc w rozpoznaniu Alzheimera na wczesnym etapie. Podsumowując, Utrata pamięci krótkotrwałej jest najbardziej zauważalnym wczesnym objawem choroby Alzheimera. Jeśli zauważysz ten objaw u siebie lub kogoś bliskiego, nie zwlekaj z wizytą u lekarza. Wczesna interwencja może znacząco wpłynąć na przebieg choroby i jakość życia pacjenta. Dziękujemy za oglądanie, subskrybuj nasz kanał, aby być na bieżąco z naszymi filmami i dbajcie o siebie i swoich bliskich.